Szanowni Państwo, zaczynamy ostatni panel na dzisiejszym forum Rad Pracowników. Było bogato w merytorykę, zatem teraz czas na praktykę. I zaprosiliśmy przedstawicieli Rad Pracowników z różnych polskich firm. I chcieliśmy, abyście podzielili się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem w działalności w Radzie Pracowników. I razem z nami jest Magdalena Madzia, społeczna inspektor pracy, związkowczyni, ale również członkini Rady Pracowników jednego z dużych zakładów z branży automotive w Bielsku-Białej, oprócz tego obecnie kandydatka do Sejmu z ramienia partii Razem. Dzień dobry. Jest z nami też Radosław Kaczmarski. Już druga kadencja w Radzie Pracowników ci upływa, jednego z największych banków komercyjnych w Polsce. Dzięki doświadczeniu i wiedzy wraz z grupą pracowników założył związek zawodowy, który funkcjonuje już od roku i stale poszerza swoją liczebność. A nie jest to takie proste przy takim stopniu zatrudnienia, jakie macie, bo to jest 13 tysięcy? Tak, coś koło tego. 13,5 tysiąca. Tak. Jest z nami Mariusz Ławnik, do 2021 roku członek Rady Pracowników mBanku, ale również założyciel Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników mBank SA, a od kilku miesięcy pracownik Instytutu Spraw Obywatelskich, czyli tutaj kampanii Centrum Wspierania Rad Pracowników, gdzie wykorzystuje swoje doświadczenie z działalności w Radzie Pracowników i wspiera Państwa w skutecznym działaniu. Witamy. Działalność Rady Pracowników to patrzenie na dobro firmy w szerszej perspektywie. Perspektywie, która uwzględnia zarówno optykę pracodawcy, ale i pracowników. Nie da się budować dialogu w firmie bez zaufania. I swoje pierwsze pytanie chciałabym kierować do Magdaleny Madzi, bo wy wypracowaliście sobie zaufanie wśród pracowników jako rada i chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób to osiągnęliście i czym mogłabyś się podzielić, tak żeby trochę zainspirować członków rady, którzy tutaj nas słuchają. Jeszcze tylko technicznie powiem, poproszę o wypowiedź maksymalnie 5-minutowe. Strażnik czasu siedzi tutaj. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie wiem, czy ja mogłabym coś dodać więcej ponad to, co było powiedziane, bo dzisiaj było mnóstwo ważnych informacji i większością z nich się zgadzam. Natomiast to, co chciałabym dopowiedzieć, czego mi osobiście brakło. O tym częściowo była mowa. Generalnie nic się nie odbędzie bez zaufania, które jest kluczowe w relacji jakiejkolwiek struktury, czy to będzie SIP, czy to będzie Rada Pracownicza, czy to będą związki zawodowe, pracownik musi czuć się bezpiecznie. I to bezpieczeństwo dają mu tacy przedstawiciele jak my, którzy nie bez powodu mają ochronę. Druga kwestia to jest taka, że my, jako te osoby chronione, tak naprawdę jesteśmy chronione tylko na piśmie. W ustawach nie jesteśmy chronieni realnie. Więc my też musimy czuć się bezpiecznie, sprawując nasze funkcje, że prawo nas ochroni. I to prawo nas niestety w tej chwili nie chroni. Jeśli te dwie przesłanki są spełnione, możemy działać. I bez tego zaufania żadna, nawet najdrobniejsza sprawa po prostu do nas by od pracowników nie trafiła. A katalog tych zmian jest szeroki. I choć, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, Rady Pracownicze mają pewne swoje kompetencje określone jasno w ustawie. I czy my tak działamy? Nie. Czy działamy skutecznie? W opinii pracowników tak. Czy powinniśmy działać inaczej? Tak. Czy realizujemy zalecenia zgodnie z ustawą? Nie. Ale jednak, jeśli przychodzi do wyborów, to pracownicy, przy pilnowie czasu, bo jestem gadułą, to pracownicy mają bardzo wysoką frekwencję w tych wyborach. Pracownicy dopytują, kiedy mija kadencja, kto jest wybrany, do kogo mogą zgłaszać rzeczy. I te rzeczy dotyczą w zasadzie wszystkiego. I one są i z pogranicza działalności związkowej, i z pogranicza społecznego inspektora pracy, czyli dotyczą kwestii BHP.
i dotyczą naprawdę prozaicznych rzeczy życia codziennego, że coś się zepsuło, że coś nie działa, że coś zagraża, ale dotyczą też kwestii związanych z mobbingiem czy z dyskryminacją. A czasem po prostu pracownik przychodzi się wyżalić. I my to wszystko zbieramy i delegujemy. Dlatego te wszystkie głosy, które tutaj były, które mówiły, że nie można tego łączyć, że nie można tego dialogu czy tej wspólnej płaszczyzny stworzyć, ja się z nimi absolutnie nie zgadzam. Dlatego, że uważam, że zarówno SIB, jak i Rada Pracownicza jest fantastyczną przestrzenią do budowania dialogu. Generalnie budowania dialogu. Przy założeniu tych dwóch zasad bezpieczeństwa i dla pracownika, i zasad bezpieczeństwa dla osoby pełniącej funkcję, czyli że mnie ochroni prawo, a ja ochronię pracownika. Jeśli tak się dzieje, to Rada Pracownicza jest przecież nośnikiem takich informacji, które do niej wpływają. To są kluczowe informacje dotyczące przyszłości spółki, restrukturyzacji, redukcji, czy też rozwoju, powstania nowej firmy, przeniesienia jej działalności. To po pierwsze. Po drugie, do nas wpływają informacje do Rady dotyczące chociażby renegocjacji płacowych, więc my jako kolejny organ możemy podbić, spływają takie rzeczy, są one istotne, pracownicy o nich mówią, więc może należałoby podjąć negocjacje związkowe na nowo. Więc przecieramy szlaki, jeśli powie to SIP, jeśli powie to Rada Pracownicza, jeśli powtórzą to związki zawodowe, to znaczy, że u pracodawcy być może zapali się jakaś żarówka, że jest to jakiś punkt zapalny. I jakby moja generalnie filozofia jest taka chyba we wszystkim, co robię, nie tylko w tych funkcjach, które pełnię, jest taka, że trzeba rozmawiać i tym dialogiem naprawdę można wiele zdziałać i nie trzeba się zamykać dzięki stricte w swojej bardzo wąskiej funkcji, do której nas przypisano, bo nikt nie zabroni Radzie Pracowniczej przekazać problemów, które pracownicy zgłaszają. Nikt nie zakaże Radzie Pracowniczej przecierać szlaków dla organizacji związkowych. Nikt nie zakazuje Radzie Pracowniczej, żeby rozmawiała ze związkami na temat przyszłości spółki. A te wszystkie elementy dla mnie łączą się w jedną spójną całość. Dziękuję. To teraz trochę było o zaufaniu, ale teraz może trochę o świadomości, że w ogóle Rada działa w firmie. My przez 17 lat prowadzenia kampanii niejednokrotnie spotkaliśmy się z takimi przypadkami, że pracownicy, nawet w niewielkich zakładach, nie mieli pojęcia, że działa Rada Pracowników w firmie. I chciałabym zapytać Ciebie, Mariusz, jakie działania podejmować, aby zwiększyć świadomość pracowników na temat roli, jaką ma Rada Pracowników? Witam jeszcze raz serdecznie. Bardzo mi miło, że mogę przedstawić swoje zdanie przed tak zacnym gronem. Cieszę się, że jest sala wypełniona licznie i dużo rad pracowników się zgłosiło dzisiaj. To tak trochę z ramienia funkcji tutaj w Centrum Rad. A jak chodzi o tą aktywność, tak, jak wyjść do pracowników, to jakby są dwie kwestie. Pierwsza, czy w ogóle Rada Pracowników w danym zakładzie pracy, firmie, tak, ma taką możliwość daną przez pracodawcę, tak, bo to jest jakby kwestia bardzo istotna. Czy ma dostęp do intranetu, czy może wywiesić jakieś ogłoszenia, czy ma podpisane porozumienie, czy ma przeznaczone godziny takie pracy na działalność Rady. Jeśli ma, no to wtedy możemy działać, tak? Ja byłem członkiem Rady Pracowników mBanku przez 2,5 roku. Byłem członkiem, byłem sekretarzem. W trakcie jakby kampanii wyborczej pojawiło się takie dla nas okienko w intranecie firmowym, że mogliśmy się wyborczo zareklamować, tak, złożyć jakieś obietnice do pracowników, bo firma też potężna, 6 albo 7 tysięcy, już dokładnie teraz nie pamiętam, nie wiem jaki jest teraz aktualny stan,
dwie duże lokalizacje, Łódź, Warszawa, ale kilka pomniejszych, do tego z 200 placówek, więc nie ma możliwości, żeby członek Rady Pracowników znał większość ludzi, bądź choćby nawet jakąś ograniczoną część, nie wiem, nawet 5%. Tak więc okazało się, że ta przestrzeń intranetowa została dla Rady, więc jeżeli macie Państwo u siebie taką możliwość, żeby, czy to jest intranet firmowy, tak, czy macie mniejszą firmę, ale jest jakieś miejsce wspólne, tak, nie wiem, jakaś kantyna, jakaś stołówka, czy różne są może firmy, tak, to warto cały czas wychodzić z komunikacją do pracowników. Jeżeli odbywają się spotkania Rady Pracowników z jakimś pionem HR-owym, jakimiś dyrektorami finansowymi czy kadrowymi, poinformować pracowników. Wiem, że wiele rad ma taką możliwość, informuje. Dla mnie, jako członka Rady, to uważałem, że to jest taka podstawowa rzecz, że właśnie dostęp do informacji i możliwość jej przekazywania. Oczywiście część informacji może być jakby zastrzeżona i nie będziecie mogli jej przekazać, jakby tutaj z góry oceniać, co można, czego nie można. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli pracodawca wam to zastrzegł, że nie można, to tego nie ujawniajcie. Jeżeli dojdziecie do wniosku razem, całą radą, że warto byłoby to przedyskutować z pracodawcą, to warto postawić taką sprawę, czy jakie informacje można dalej przekazać do pracowników. Więc to jest taka kwestia tego kontaktowania się, pokazywania, że Rada robi coś i można się do niej zgłaszać. To jest jakby jeszcze taki drugi aspekt, czyli możliwość poinformowania członków Rady Pracowników o jakichś rzeczach ważnych dla pracowników, tak? Bo są firmy, w których nie ma związków zawodowych. Związkowienie w Polsce nie jest duże. Nie wiem, jak tutaj akurat na sali, czy są takie rady tutaj obecne, które nie mają związku zawodowego w swojej firmie, ale no, są ręce podniesione, że nie mają. Tak? Czyli tak naprawdę, że mimo, że rada co do zasady jest dla całości spraw do ogółu pracowników, to w tej sytuacji u was na zakładzie indywidualnych spraw żaden związek zawodowy nie rozwiąże. Czyli pracownicy czują, że do Rady Pracowników muszą się zgłosić. No i ja miałem też takie doświadczenie, że w okresie tam pandemicznym, kiedy był wskazany kontakt, to tych zgłoszeń okazało się, że było bardzo dużo różnych spraw. No i jakby wtedy jest okienko dla Rady Pracowników na działania. No i takie podsumowania miesięczne starałem się zawsze zamieścić, tak? I uważam, że to jest jeden z dobrych pomysłów. Dziękuję. Myślę, że to jest właśnie kluczowe, co powiedziałeś, czyli informowanie o tym, co w ogóle się dzieje w Radzie. Niekoniecznie o sukcesach, ale po prostu o tym, nad czym pracujecie, co opiniujecie i o co wnioskujecie. Bo Państwo pewnie znają dobrze to z autopsji, że czasami o pewne rzeczy walczy Rada, osiągnie sukces, a potem ten sukces ma wiele matek. Więc pytanie, gdzie była Rada w informowaniu o tym, że oni od początku zajmowali się tą kwestią w firmie. Poruszyłeś też również dość ciekawą rzecz, do której będę chciała wrócić później, ile się da, czyli o tym, jak informować pracowników o tym, jakie informacje uzyskała Rada, czyli kwestia tej tajności. Przecież nawet jeżeli spojrzymy na nazwę naszej ustawy, to jest ustawa o informowaniu pracowników, a nie członków Rady Pracowników. Ale ta ustawa oczywiście, jak my to mówimy, metaforycznie jest bezzębna i została pozbawiona takich możliwości, aby Rada mogła bezpiecznie przekazywać te informacje w dół. Ale teraz chciałam jeszcze wrócić do właśnie budowania tej świadomości i zapytać Ciebie, Radosławie, jak to u Was wygląda?
bo macie właśnie trochę analogiczną sytuację, o którą opisywał Mariusz, czyli duży zakład pracy, dużo placówek, wiele oddziałów. Jak to u Was wygląda w praktyce? Szanowni Państwo, jeżeli mam powiedzieć się na bazie własnych doświadczeń i z zakresu funkcjonowania Rady, to no, chyba Państwa rozczaruję, gdyż w mojej opinii Rada jest dysfunkcjonalna. Szanowni Państwo, bardzo jest to ciekawe i cieszę się, że mam przyjemność się uczestniczyć w tym wydarzeniu. I chcę Państwu powiedzieć, że z wypowiedziami wcześniejszych panelistów, jak i Państwa tutaj z sali, w 90% się zgadzam. No, pozostaje to jeszcze parę procent, które niestety z nim się radykalnie zgadzam. Uważam, że należałoby sięgnąć u podstaw. Ja, zaczynając swoją działalność w Radzie Pracowników, tak do tego podchodzę, że działam tylko w ramach i w granicach prawa. Dużo tutaj mówimy o rzeczach pozaprawnych, które zależą tylko i wyłącznie od dobrej woli pracodawcy i od kultury korporacyjnej, jaka w Państwa przedsiębiorstwach jest. A sytuacja w Państwa przedsiębiorstwach może być różna. W zależności od profilu działalności, w zależności od wielkości, w zależności czy są związki, czy związków nie ma, czy jaką grupę społeczną Państwo reprezentujecie. I każda specyfika u Państwa przekłada się też także na sposób funkcjonowania. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała, oceniam, że ta ustawa, ponieważ to jest przełożenie z dyrektywy unijnej, gdzie ona pisała, była pod inną kulturę społeczeństwa i przez lata wypracowaną tą kulturę, w jakich miała funkcjonować, niemniej jednak w naszym kraju została ona przepisana i nie w pełni daje narzędzia. Można powiedzieć, że praktycznie żadnych narzędzi nie daje rady w jakiejkolwiek działalności. Tak jak odniosę się do tytułu ustawy. Ustawa o informowaniu i konsultacji z pracownikami banku. Ja bardziej odpowiada mi, że tak powiem, sposób spojrzenia i nie mieszanie tutaj rad pracowniczych ze związkami zawodowymi, taką jaką dokładnie daje profesor Wratny. To znaczy, z mojego punktu widzenia Rada Pracowników powinna działać razem z pracodawcą dla dobra przedsiębiorstwa. I tutaj nie ma mowy o żadnym konflikcie. Pamiętam słowa jednego z panelistów, który nakreślił taki konflikt, który może naturalnie on występować u członków Rady w stosunku do pracodawcy, tylko jak sama nazwa ustawy wskazuje, Rada tylko może informować i konsultować. Nie ma żadnych narzędzi do osiągania jakichkolwiek sukcesów. To od razu chciałem powiedzieć. Dlatego w mojej działalności kolejną konsekwencją, zapoznając się i widząc te wady tej ustawy, kolejnym krokiem było założenie związku zawodowego, gdzie ustawa o związkach zawodowych daje szansę i daje narzędzia organizacjom związkowym już do osiągania pewnych tam sukcesów, nazwijmy to indywidualnych. Prosty przykład. Jako członek Rady nie mam żadnej mocy prawnej pomóc takiemu pracownikowi, który zgłasza się do mnie jako do członka Rady w sprawach indywidualnych. Jako przewodniczący związku mam. I to jest ta grupa różnica. I bardzo bym prosił, żeby w naszej działalności, w budowaniu kultury społecznej w naszym kraju, nie mylić tych dwóch porządków. A tu nawet nasi panowie paneliści troszeczkę, że tak powiem, Państwu nieprecyzyjnie tą różnicę zaznaczali, tak? I od tego zacznijmy, bo to jest dla mnie główna postawa. Jeszcze raz powtarzam. Jeżeli mam się podać jako na bazie moich doświadczeń z ustawą o funkcjonowaniu i konsultacji Rady Pracowniczych, to chcę powiedzieć, że mogę działać tylko w ramach i w granicach prawa. To jest jedna rzecz. Tutaj padło pytanie koleżanki, jak to funkcjonuje w przedsiębiorstwie, z którym ja mam doświadczenia. Więc szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie informowania, to chcę Państwu powiedzieć, że uważam, że jestem w przedsiębiorstwie, gdzie ta kultura korporacyjna jest dosyć wysoko postawiona. Niemniej jednak, że tak powiem, ten czynnik konsultacyjny występuje w minimalnym stopniu. I praktycznie można powiedzieć, że to nie ma wpływu. Jeżeli chodzi o informowanie, to nawet pracodawca dla własnego bezpieczeństwa informuje pracowników Rady nawet w szerszym zakresie niż nakazuje ta ustawa. Bo ustawa ściśle precyzuje katalog spraw, które
przedsiębiorstwa ma obowiązek przekazać. I podam Państwu, bo mam tylko jeszcze minutę czasu, jak można te same zapisy interpretować w odmienny sposób po 180 stopni. Jak zaczęła się moja przygoda z tą w pierwszej kadencji, nastąpiło pozwólcie, że powiem do tego, bo to są bardzo ważne rzeczy. Ja stałem, oddając ducha ustawy, że po to ustawodawca wprowadził tą ustawę w życie, żeby zmusić zarządy przedsiębiorstw do informowania pracowników poprzez radę. A na przykład zrozumienie przedsiębiorcy może być o 180% odmienne, że ustawodawca powołał radę tylko i wyłącznie po to, że jeżeli przedsiębiorca chce wykonać jakiś ruch, to ma ciało, którego zapyta się, co załoga na ten temat myśli. I tu Państwu pokazuję, jak można te same zapisy, literalnie czytając, a wyciągnąć o 180 różne wnioski. Dziękuję bardzo. Czy jakaś refleksja? Tak? Proszę. Ja ad vocem muszę. Nie ma wątpliwości, że każda z tych funkcji, czy działalności obywatelskiej, bo i związki, i SIP, i Rada Pracownicza takimi są, mają monopol na kompetencje swoje wynikające z ustaw, w ramach których się poruszają. SIP ma je momentami szersze niż BHP-owiec, porównywalne jak Państwowa Inspekcja Pracy. Rada Pracownicza nie za bardzo ma. Natomiast związki zawodowe mają zupełnie inny charakter, w którym występują jako strona społeczna. Natomiast żadna z tych płaszczyzn nie ma monopolu na dialog. Nie ma. I tworzenie dla mnie takiego sztucznego konfliktu, gdzie jedna strona chciałaby skanibalizować drugą i wręcz traktują siebie jak konkurencję, jest zaprzeczeniem dialogu, idei dialogu społecznego. Bo wszystkie płaszczyzny, nawet jeśli powołamy sygnalistów czy jakąkolwiek inną funkcję, to są wszystko ludzie, którzy mają jeden cel, żeby pracownikom pracowało się po prostu dobrze, w godnych warunkach pracy i płacy. Za płacę związki, za pracę odpowiadają chociażby SIP i na dodatek, żeby wszyscy byli dobrze poinformowani, bo to też buduje zaangażowanie społeczne. Jeśli ja nie mogę działać jako Rada Pracownicza, bo mój pracodawca traktuje mnie protekcjonalnie, po co ci pracowników wiedzieć, czy ja chcę zwalniać, czy zatrudniać? No jak będę chciał, to się dowiesz. Po co ci ta wiedza? Nie stresuj się, nie jest ci to do życia potrzebne i nie daje mi tej informacji. Czyli co? Mam skończyć tak jak 400 czy 500 innych rad pracowniczych i po prostu jakby nie tworzyć jej przy następnej kadencji? No nie, przekazuję i realizuję potrzeby pracowników, które się pojawiają w sposób naturalny. Jeśli oni mi zaufają, ja te potrzeby zrealizuję, bez względu na to, jaką funkcję pełnię, nawet jeśli bym nie miała żadnej funkcji chronionej, to też buduje zaangażowanie społeczne załogi, tak? Widzą sprawczość. Jeśli widzą sprawczość, mają potrzebę tworzenia tego dialogu, czyli przychodzą do mnie, czy do przedstawiciela, czy w ogóle do kogoś, kto widzi taką potrzebę i też ma tą moc i odwagę obywatelską do tego, żeby te problemy zgłaszać. I to też buduje zaangażowanie społeczne w firmach. Ludzie widzą sprawczość, czyli chcą też działać. Zapisują się do związków, bo widzą, że to ma sens. Kandydują w Radzie Pracowniczej, bo widzą, że to ma sens. Czy to działa idealnie, tak jak mówią przepisy? No nie, bo ja bym też chciała wiedzieć, czy faktycznie te wyjazdy, które się pojawiają teraz do Chin, to znaczy, że będziemy przenosić tam produkcję, czy nie. No mogę się jedynie z plotek dowiadywać, że być może coś się dzieje. I wypadałoby w tej chwili, żeby Rada Pracownicza już o tym wiedziała. Ale nie wie. Ale czy to znaczy, że ja mam odmawiać pracownikom możliwości realizowania ich postulatów i poprawiania warunków i delegowania tego, co nie jest w mojej kompetencji? Rozmawiać może każdy. Mariusz? Ad vocem. Radku, jest taka jedna wyjątkowa sytuacja, kiedy Rada Pracowników działa w indywidualnych sprawach pracownika. Jak się spotyka, żeby debatować nad jego głową. To tak. Wyjątek od reguły. Jakbyście mieli właśnie kiedyś taki przypadek, to dajcie tej osobie czas na taką wypowiedź. To też trochę z mojej historii. Ale wracając tutaj do meritum, to ja bym tylko przytoczył taki jeden przypadek, bo myślę, że jesteście pewnie zainteresowani jakimiś takim mięsem, tak zwanym, tak jak to było. To mnie się udało po
podczas wtedy, kiedy byłem członkiem Rady Pracowników, ustalić, ile osób odwiedza stronę intranetową Rady Pracowników. To było bardzo ciekawe bardzo informacje. No bo wydawało nam się, że mało kto lajkuje wpisy, nie ma komentarzy, jakby ludzie nie chcieli zostawiać śladu. I to może było jakby no, z jakichś tam powodów zrozumiałe. Ale przyszedł tam moment takiej zawieruchy pod tytułem ewentualna sprzedaż banku. I się okazało, że nagle tam z 200-300 odwiedzin miesięcznie, czyli niedużych, nagle się pojawia 1000 wejść z innych adresów IP, znaczy 1000 unikalnych użytkowników. Tam chyba do 1100 doszło, tak? Czyli chciałem wam powiedzieć, że zważywszy na... wracając do tego, co powiedziałem przy pierwszej wypowiedzi, że dlaczego ma to sens? Bo właśnie jak damy tą, będziemy dawać tą informację i ona będzie w miarę regularna, to potem możecie to sprawdzić, czy to się w ogóle przekłada na to zainteresowanie, bo nie zawsze będą pracownicy chcieli jakby ujawnić swoje preferencje, czy się tym interesują, czy tego szukają, żeby zostawiać jakby ślad, tak? Ale chciałem właśnie wam to powiedzieć, że takie kiedyś zweryfikowanie po iluś miesiącach, co dała ta praca, może was mile zaskoczyć. To na tyle. Dwa zdania. Dosłownie dwa zdania. Szanowni Państwo, stąd, żebyście jakby poszerzyli swój zakres swojego myślenia, ja odniosę się tutaj do słów koleżanki i kolegi. Jak kolega powiedział, to, że są zapisy ustawy, to jak widać na przykładzie, i tak pracodawca może zrobić swoje. To jest pierwszy punkt i to Państwo musicie brać w swojej działalności pod uwagę, bo czasami lepiej zrobić krok w tył, żeby móc później zrobić trzy do przodu. Nie mówię to z własnej praktyki. A co do słów koleżanki, bardzo ładna to jest wypowiedź, piękna wypowiedź, tylko że koleżanka robi jeden błąd logiczny. Ona zakłada, że jest wysoka kultura korporacyjna i pracodawca współpracuje, bo mówi koleżanka o sprawczości rady. A jak się koleżanka odniesie, jeżeli na przykład pracodawca ignoruje taką radę, to nie ma wtedy żadnej sprawczości. I to jest ten element, który też Państwo musicie wziąć pod uwagę. Widzę, że się Pani uśmiecha, także miło mi się, że ktoś się ze mną zgadza. Dziękuję bardzo. Jedno zdanie. Ja wiem, że nie wszędzie ten dialog jest, ale to nie znaczy, że nie należy go nie podejmować. Bo nawet jeśli trafiamy na mur i ścianę, a trafiamy w każdej działalności, nie tylko pracowniczej, związkowej, w każdej działalności, kiedy nasze stanowisko jest inne lub nie jest pożądane, trafiamy na blokadę. Różnego rodzaju to mogą być blokady prawne, personalne, proceduralne. Ktoś może nas po prostu ignorować, to również jest element blokady. Ale to nie znaczy, że nie mamy po pierwsze domagać się pewnych rzeczy, które są dla nas ważne, po drugie informować o tych rzeczach, również o postawie pracodawcy, pracowników, bo informowanie ich o tej postawie to też jest budowanie pewnej świadomości wśród załogi, że coś nie wygląda tak, jak powinno. A to jest element edukacji, a edukacja jest kluczem do wszystkiego. I zarówno informowanie, jak i edukowanie przenosi na pewnym etapie tej działalności granice i jednak pokazuje, że dialog ma sens. Jestem wielką zwolenniczką dialogu i walczyłam z niejednymi rzeczami, bo to nie jest jedyna moja działalność i wiem, że niemożliwe jest możliwe, naprawdę. Ja już tu parkuję. Mam Szanowni różne... Państwo, moja obecność chyba świadczy tu o tym, że warto to robić i ja właśnie to czynię, także zgadzam się z tym dialogiem, ale chciałbym zaprosić do koleżanki jako przyszłej posłanki. Ta ustawa nie jest tylko dla tych pracodawców, gdzie jest wysoka kultura, ale ta ustawa powinna obejmować wszystkie przypadki i powinna szczególnie w tych sytuacjach, gdzie tej kultury nie ma, wymuszać na pracodawcach. I mam nadzieję, że w przyszłym Sejmie zmieni się ta ustawa tak, żeby ona była dla wszystkich nas, którzy tutaj siedzimy. Dziękuję bardzo. To porozmawiajmy teraz o tej... Zaczynam wątpić, kto tu jest kandydatem na... Czegoś nie wiemy.
czegoś nie wiem. Przepraszam, wybrałem drogę społeczną, związkową, żadna polityka. Dziękuję. To jest wielka polityka. Bycie w Radzie Pracowników to jest uprawianie polityki we własnej firmie. To porozmawiajmy o ustawie, o tym, że jest ona wątpliwa, że wymaga modyfikacji, to my jako Instytut mówimy, że od samego początku, jak ona tylko weszła w życie. I znowu nawiążę do tej nazwy, bo ta nazwa ustawy jest o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji. Tam nie ma słowa, że jest to ustawa o radach pracowników. Już na samym etapie tworzenia ustawy i jej nazwy na marginesie jakby położono rady, pozbawiając nazwy, jaką powinna mieć ta ustawa, czyli ustawa o radach pracowników. Jakie zmiany prawne pozwoliłyby Radzie skuteczniej działać? Jakie zapisy tej ustawy wymagają nowelizacji? Według chętnych, proszę. Radosławie. Szanowni Państwo, też pójdę od podstaw, bo podstawy są najważniejsze, bo tutaj mówimy o szczegółach, ale jeżeli się różnimy co do podstaw, to te szczegóły w tym momencie nie mają znaczenia. Pierwszy podstawowy zapis, który został zmieniony, powiem go z praktyki. Pracodawca, który nie chce, żeby była rada, zażądał, tak jak jest zapisane w ustawie, zgody 10%, to jest artykuł 8, 10% papierowych zgód. Żeby to osiągnąć, gdzie wcześniej pracodawca robił taki, nazwijmy to, takie badanie elektroniczne i nie sprawiało to tak dużej liczbie pracowników zagłosowanie, czy tą radę chce mieć na terenie zakładu, czy nie. W momencie zażądania literalnie w ustawie papierowych wniosków, to przy braku determinacji jednostek do tej rady by nie doszło. Proszę sobie wyobrazić, wtedy było ponad 15 tysięcy ludzi, to trzeba było zebrać 1520 wniosków. Gdyby nie determinacja jednej, dwóch osób, które musiały, bo pracodawca wiedział, że są takie próby, brać prywatny urlop, żeby zbierać te podpisy, ryzykując własną osobą, to przy braku takiej osoby, takiej rady w dużych przedsiębiorstwach nie byłoby, prawda? I to jest pierwszy podstawowy punkt. Jeżeli nie dawać możliwości pracodawcy utrudniania powołania rady. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Dwa, każda ustawa, która nie daje jakichś sankcji, jakichś odwołań. Oczywiście taki zapis tu w ustawie jest. Podam prosty przykład. Jeżeli Rada Pracowników pisze pismo nawet do prezesa, i daje te pismo forum publicum nie utajnia, a pracodawca każdą swoją odpowiedź utajnia i oczywiście narzędzie jest. Ja mogę pójść do sądu, podać i sąd może taką tą klauzulę nawet zdjąć. Tylko zanim sąd wyda ten werdykt, to ta sprawa się już dawno zdezaktualizuje. Czyli praktycznie podałem Państwu rzecz, że nawet jak rada funkcjonuje, to pracodawca każdą swoją odpowiedź może utajnić i ma do tego prawo. I te informacje już pracownikom się nie przekaże. Czyli w tym momencie ustawa robi się ustawą martwą. Dziękuję. Magdalena? Ja mogę się tylko zgodzić, ale uzupełniłabym jeszcze, że to nie dotyczy też tylko tego, ponieważ dostęp do informacji publicznej jest nam utrudniany nie tylko w tej płaszczyźnie, ale również w działalności związkowej, co też jest ważne, to przełożenie. Pracodawca nie zawsze udostępnia informacji, nie ma sankcji za to, że nie udostępni. I tu jest identycznie. Tylko że rady pracownicze mają dużo mniejsze kompetencje, w zasadzie tylko te informacyjne, które nawet w tym podstawowym zakresie nie są wyczerpywane, więc jest to kopanie się z koniem i to nic nie da, dopóki ta ustawa nie będzie zmieniona. To, że ustawa nie bierze pod uwagę różnych form prowadzenia działalności i rozproszenia, czyli tak jak tutaj w przypadku kolegi zakładam, że oddziały są bardzo rozproszone, więc konieczność gromadzenia 10% podpisów załogi i to, że te 10% wygasa, to jest jeszcze ten trzeci element, o który bym uzupełniła, że za każdym razem my to musimy robić. I na piśmie, że to nie jest tak, że pracownicy są świadomi, chcą powołania Rady Pracowniczej, ale muszą to udowadniać co kadencję, że tak, dalej są świadomi i dalej chcą, to jest absurdem. Tak jakbyśmy za każdym razem chcieli na nowo powoływać związek zawodowy. Jest to dziwny przepis, którego nie znajduję w innych formach aktywności.
Plus to, że wszystkie też chociażby porozumienia zawarte pomiędzy pracodawcą a Radą Pracowniczą również wygasają. Czyli zarówno porozumienia, jak i też regulaminy Rady Pracowniczej, to co one wypracowały, wygasają. I to też ma jeszcze dalszą konsekwencję. Nawet jeśli Rada Pracownicza pójdzie do sądu, to postępowania również wygasną. Sądy są zawalone, wiemy jak działają, zwłaszcza w innych miastach, więc kadencja to jest zdecydowanie za mało, żeby móc skutecznie dochodzić w sądzie praw, chociażby wynikających z tych obowiązków informacyjnych. Więc ta ustawa nie daje nic, ona daje przestrzeń, ale działa, i tu się zgadzam, w firmach, które są gotowe na dialog. I jeszcze w rozumieniu tej ustawy chciałabym poznać takie firmy, gdzie faktycznie to działa literalnie, a zakładam, że nigdzie nie działa, tak jak mówi o tym ustawa. My znaleźliśmy swój wytrych, ale po prostu traktujemy to jako przestrzeń dodatkową, w nadziei, że w pewnym momencie stanie się ona taką przestrzenią już dedykowaną tylko i wyłącznie do tego, co Rada powinna robić. A ten obowiązek jest po prostu pusty w tej chwili, bo nie ma sankcji. To jest ta ostatnia rzecz, którą jak najbardziej się zgadzam. Mariusz? Szanowni Państwo, ja mam takie proste pytanie do ustawodawcy. Skoro związek zawodowy może założyć 10 osób, a żeby powołała Rada, trzeba zebrać 15 500 osób, to sami Państwo ze skali problemów popatrzcie, tak? I tutaj ustawodawca tylko dlatego to zrobił, gdyż ta dyrektywa była pisana w innej kulturze korporacyjnej, gdzie właśnie w dużych przedsiębiorstwach w Europie Zachodniej jest inna kultura i tam nie jest to problemem. U nas w Polsce jest to problemem. Przekazuję już mikrofon. Dziękuję. Tutaj oczywiście się zgadzam. To jest pierwszy podstawowy problem, to 10% każdorazowo pisemnie. Bo wiadomo, że w niektórych firmach już jest ta forma elektroniczna też akceptowalna, więc mam nadzieję, że to stanie się bardziej powszechne. Ale jakby ja może w ogóle zaczął trochę od tyłu tej ustawy. Na końcu jest taki zapis, że pracodawca ma obowiązek w ciągu 30 dni od powołania Rady Pracowników, czyli tam po wynikach wyborów, zgłosić informację tam o Radzie Pracowników, która powstała do Ministerstwa Odpowiedzialnego za Pracę, czyli aktualnie teraz nie ma Ministerstwa Pracy, czyli Ministerstwo Polityki Społecznej i Rodziny. I chciałbym Państwu powiedzieć, że w ostatnich 4 latach około 300 firm dopełniło tego obowiązku. W pierwszych 4 latach, czyli od 2006 roku, to były 3000 firm. To jest na takiej informacji, która jest zamieszczona na stronie ministerstwa. Ministerstwo, jak się tam zadzwoni, z rozbrajającą szczerością powiedzą, że oni tak naprawdę nie wiedzą, ile jest pracowników w Polsce. Bo pracodawcy nie mają sankcji w ustawie za niedopilnowanie tego obowiązku. Skoro nie ma prostej sankcji, no to często takiej informacji już nie wysyłają. Znaczy to rodzi później dalsze konsekwencje. Tutaj poprosiliśmy pana posła Macieja Koniecznego o pomoc, tak? Złożył dla nas interpelację poselską. Jest dużo trudnych pytań do ministerstwa zadanych. Mam nadzieję, że tym razem udzieli odpowiedzi. No i zobaczymy, co dalej. Na pewno będziemy informować, mam nadzieję, że przy okazji przyszłego forum, jak uda nam się te różne rzeczy ustalić i dalsze prace pójdą do przodu z tym. Może się okazać, że będzie duża kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie. Mam nadzieję, że uda się to przeprowadzić. I to byłby wielki sukces. Liczę też na zmiany kilku przepisów w tej ustawie. Chociaż tak, znając jej treść dokładnie, ja poważnie się zastanawiam nad tym, czy jakieś drobne zmiany to jest dobra koncepcja. Czy to jednak nie powinno być zrobione nową ustawą, bo się może okazać, że jeżeli zmienimy, zresztą tak jest w technice legislacji, jeżeli jest zmiana ponad połowy artykułów, a ta ustawa nie jest długa, to wymagana jest nowa ustawa. Tak więc
Ja tu raczej będę pewnie przekazywał różne sugestie do posłów zainteresowanych zmianami tej ustawy, a szczerze to będzie tylko jedna niestety opcja, która jest zainteresowana zmianą przepisów, lewicowa, to niestety będzie wymuszało raczej zmianę całości tej ustawy. No ale jakby ja widzę ogromny jakby problem z tym, że w przepisach tej ustawy nie ma też wymogu zawarcia porozumienia między Radą Pracowników i pracodawcą, które by doprecyzowało zapisy, które w tej ustawie w bardzo wielu miejscach są bardzo ogólne. I przez to, że są tak ogólne, rady często stają, no jak to mówią, przed ścianą, tak, tak, użyję tego cudzysłowia. Ponieważ no, czas, moment chyba już... Dziękuję. Ponieważ czas nieubłagalnie pędzi, ja chciałabym zadać ostatnie pytanie wam i oddać głos państwu, wiesz? I właśnie nawiązać do tego porozumienia, bo w momencie, kiedy ustawa jest wadliwa, taką furtką dla Rady Pracowników, może być podpisanie z pracodawcą porozumienia i wynegocjowanie w nim takich narzędzi, takich sposobów pozyskiwania informacji, które będą pozwalały Radzie działać skutecznie. My stoimy na takim stanowisku, że o ile Rada nie wynegocjuje sobie jakichś zapisów ekstra w porozumieniu, to lepiej tego porozumienia w ogóle nie podpisywać, bo zdarzało nam się widzieć porozumienia, które wręcz zaprzeczały ustawie bądź blokowały pracę Rady. I mam do was pytanie i poproszę o odpowiedzi takie krótsze. Co powinno, jakie zapisy powinno zawierać dobre porozumienie Rady Pracowników z pracodawcą? Co Rada mogłaby wpisać do takiego porozumienia, żeby miała skuteczne narzędzie w swoim działaniu? Tak, my mieliśmy porozumienie przy chyba dwóch radach pracowniczych i regulamin. Później już nie podpisywaliśmy, ponieważ nie widzieliśmy różnicy w działaniu. Czyli jak nie mieliśmy tej informacji kluczowej wynikającej z ustawy, tak nie mieliśmy jej również po podpisaniu. I chyba jedyne, co mogłoby zmienić sytuację rad pracowniczych, a powinno się znaleźć w porozumieniu pomiędzy stronami, to chyba katalog konkretnych rzeczy z adnotacją, co jest tajne, a co nie. Bo obie te rzeczy są najbardziej dyskusyjne, najbardziej niedoprecyzowane i najbardziej wątpliwe. Więc zarówno dostęp do szerszej informacji, oprócz tego, że jest dobrze, jest źle, nie martwcie się, będzie lepiej, to jest cała informacja na temat sytuacji w spółce. Mamy na to rozwiązanie, bardzo ogólne, zdawkowe informacje, które nic nie mówią i mógł je mówić rzecznik prasowy. I drugie, czy my to możemy powtórzyć? Bo jeśli już mamy dokument, to którą część z tego dokumentu my możemy podzielić się z pracownikami? Które informacje są kluczowe dla firmy i na tym etapie nie można ich udostępnić? Czyli jawność i zakres danych. Ja pozwolę sobie tutaj dodać, dzisiaj na panelu było wcześniejszym o ustawie o europejskich radach zakładowych. Ja polecam, żeby państwo zajrzeli sobie do tej ustawy. Tam jest zakres informacji, o które może wnioskować rada. I ten zakres jest zdecydowanie bardziej szczegółowy i bardziej konkretny. I taki zakres informacji można na przykład sobie wpisać w porozumieniu z pracodawcą. Mariusz Radosław. Szanowni Państwo, ja powiem w ten sposób, no wszyscy jesteśmy dorośli, to nie powinno być tak, że Państwo powinniście iść pod wiatr. Państwo powinny, prawo powinno Was wspierać i powinno Was wspierać w Waszym działaniu, które powinniście chodzić z wysoko podniesioną głową i być dumni za swoją działalność. Więc ja nie podpisałbym żadnego porozumienia, które czegoś nie wyjaśnia, czego nie ma w ustawie. A na pewno nie podpisałbym porozumienia ubezwłasnowolniającego radę, co wiem, że w wielu przedsiębiorstwach jest czynione. Podam tu prosty przykład. Wystawienie nawet komunikatu. Ja nigdy nie zgodzę się, że pracodawca za mnie wystawia komunikat. To jest ubezwłasnowolnienie, bo on tylko wystawi to, co będzie chciał wystawić. To musi być rada, musi być, tak jak o związku zawodowym, musi być partnerem dla pracodawcy, prawda? I nie powinna być ubezwłasnowolniona. Państwo powinniście mieć swobodny i możliwy kontakt
z pracownikami, a chcę Państwa poinformować, że na przykład ja jestem w konflikcie prawnym z pracodawcą, że zostałem ukarany karami porządkowymi za to, że, uwaga, cytuję ustawę, informowałem pracowników. No to już jest totalne kuriozum, ale takie kurioza w naszym kraju mają miejsce. Dziękuję bardzo. Mariusz? Znaczy, jak chodzi o porozumienie, ja jestem zwolennikiem, żeby ono było i było dobrze napisane i rzeczywiście dawało chociaż taką ścieżkę konsultacyjną, bo tego w ustawie nie ma. Uważam, że to jest taki jakiś poziom minimum, żeby było jasne. Pracodawca zgłasza się do rady w takich sprawach. Rada ma taki czas, żeby to sobie wewnętrznie skonsultować, spotkanie, ustalenie i wiadomo, no, jaka jest funkcja rady. Jest to organ konsultacyjny, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że rada musi wyrazić na coś zgodę. To jest tylko konsultacja, ale sposób tego przeprowadzania, czyli danie czasu, nie na zasadzie, dobra, my zrobiliśmy coś, no to teraz to wam informujemy was, a jutro będzie, albo za godzinę będzie w intranecie. No i wszyscy się dowiedzą. No to, to nie są konsultacje, bo powinien to być ten czas, że Rada Pracowników daje odzew, tak? Zbierze informacje, sama między sobą coś ustali, przekaże do pracodawcy, żeby on mógł dowiedzieć się, jaka jest ze strony pracowników, tak, bądź przedstawicieli, punkt widzenia na jakąś sprawę, czy regulaminową, czy jakąś informację dotyczącą ogółu pracowników. I serdecznie polecam i zapraszam do tego, abyście spróbowali takie porozumienie wywalczyć. Może warto zacząć od tego, żeby przyjść do nas po szkolenie. Taka kryptoreklama, ale może potrzebujecie właśnie wskazówek, jak to zrobić, jak doprowadzić do tej sytuacji, żeby w ogóle podejść do rozmowy o porozumieniu, tak? I może na tej podstawie dla was byłoby, ja myślę, że też może i nawet dla pracodawców, tak? Chodzi o też o takie otwarcie oczu, tak? Że ta rada chce być profesjonalna, tak? Bo pracodawca co do zasady ma wymóg profesjonalizmu, tak? Jest tak traktowany w obrocie. A żeby często może nie chcieć współpracować z radą, bo może uważać, że w tematach pracowniczych, ekonomicznych nie ma partnera tam do rozmowy, tak? No to może właśnie trzeba pokazać, że no, dobra, to chcemy się wyszkolić, tak? Chcemy być dla was partnerem do rozmowy i chcemy, żebyśmy tutaj po partnersku rozmawiali, tak? W jakimś schemacie, szablonie, który jest też dla pracodawcy dobry. No i jakby tym pozytywnym aspektem zakończył tę wypowiedź w tym momencie. Oddajemy Państwu głos. Proszę. Ja mam jedno pytanie z lotnictwa. Proszę poczekać na mikrofon. Dzień dobry, Gutman z tej strony. Ja mam tylko jedno takie pytanko, bo mówimy o porozumieniu, to mam takie od razu z automatu pytanie, czy w przypadku, jeżeli podpiszemy porozumienie pomiędzy pracodawcą a radą pracowników, to w przypadku, kiedy pracodawca oczywiście by podpisał, a nie dotrzymał jakichś tam zapisów tego porozumienia, to czy cokolwiek by mu wtedy groziło? Czy automat ma to pytanie, czy jest faktycznie sens tego porozumienia? Może ja odpowiem koledze. Jeżeli kolega w tym porozumieniu nie zawrze żadnych sankcji za niedotrzymanie tego porozumienia... Ale czy możemy to wpisać? Każde porozumienie może cię podpisać z pracodawcą. Jeżeli pracodawca zobowiąże się, że wam na przykład przeznaczy samochody służbowe, też możecie podpisać. Ja jeszcze raz mówię, nie podpisujcie żadnego porozumienia, które wam nic nie daje. Porozumienie dla samego porozumienia, żeby pokazać załodze, o, myśmy podpisali porozumienie. Bo to, że się podpisze porozumienie, to nie jest waszym sukcesem. To jest sukcesem dla pracodawcy, bo on mówi, no zaraz, mam radę, ja z nimi podpisałem porozumienie. A to, że was będzie później ignorował, trzeba uważać, co się podpisuje. Jeszcze raz mówię, jeżeli porozumienie doprecyzuje,
albo zawrzesz w porozumieniu to, czego nie ma ustawa, i pracodawca ci się zgodzi to podpisać, to w porządku. Tylko pracodawca, pamiętaj, zanim on to podpisze, to ma jeszcze departament prawny, który doskonale przeanalizuje. Ja ci proponuję, zanim ty to podpisze rada, to też niech to prawnik szczyta. Ja tutaj widzę, to już nie uprawiam problemy, bo nie mam nic wspólnego z Instytutem Spraw Obywatelskich, ale możemy zaapelować do Instytutu, który by nas jako obywateli może wsparł tym, żeby jakiś draft porozumienia taki wystawić, z którego moglibyśmy skorzystać, z którego moglibyśmy wyjść, a żeby nie było to tak, że departament prawny firmy nam przygotowuje, a później ja się do niego mam odnosić. To tylko przed tym przestrzegam. Dziękuję bardzo. To miało być na zakończenie, jaki był taki prezent od nas, ale będzie już teraz. Mamy jeszcze możliwość takiego eksperckiego doradztwa dla Państwa. Jednym z takich dokumentów Rady jest oczywiście porozumienie, które mogą Państwo u nas bezpłatnie skonsultować z prawnikami i ekspertami. I my możemy pochylić się nad takim porozumieniem i zaproponować wspólnie z Państwem rozwiązania korzystne z punktu widzenia Rady Pracowników. Jeżeli są Państwo zainteresowani takim doradztwem, to zachęcam do kontaktu mailowego ze mną, bądź jest tu dzisiaj Michał, jeśli tak tylko pokażesz, który po forum będzie zbierał zapotrzebowanie. Zachęcam do zgłaszania się, bo tych godzin doradczych już nam pozostało całkiem mało. Kolejne pytanie? Bardzo mi się podobał pomysł z draftem. Coś jeszcze? Tak. I tam pan pytanie? Bardzo podobał mi się pomysł z draftem, bo te godziny konsultacji, ale jakby taki, no właśnie draft taki był, chciałam przygotować, z którego mogliśmy korzystać, jakiś zapis zmienić, dodać, ale żeby był szalony. Dziękuję. Teraz będzie moje podsumowanie z mojej strony. Czyli zdaniem poparcia dla pani Magdy, bo rzeczywiście Rada, nawet w sprawach, w których nie jest władna podejmować jakieś decyzje, może wyrazić swoje opinie w sprawach załogi. Na przykład można powiedzieć fundusz socjalny. Nie ma, czy tak powiem, Rada nic do gadania. Ale jeśli wyrazi swoje stanowisko, no to pracodawca weźmie prawdopodobnie w jakimś stopniu pod uwagę, no bo reprezentują pracowników. Jeśli chodzi o to porozumienie, to potrzebę zawarcia porozumienia nie widzę większego sensu, bo po prostu pracodawca nie ma powodu, żeby zbyt dużych ustępstw poczynić. Jak nie ma tego w ustawie, no to właśnie o coś takiego, tam damy wam 1000 zł rocznie w celach reprezentacyjnych i mamy podpisane porozumienie, a reszta to samo, co w ustawie. A teraz najważniejszy temat, ale to będzie ostatnia wypowiedź już dzisiaj moja, o roli związków zawodowych. Po pierwsze, to jest jakby od rana takie stanowisko jest prezentowane, że początkowo to Rada jest przeciwnikiem przedsiębiorstwa i związki zawodowe, później Rada to już współpracuje z przedsiębiorstwem, a związki dalej walczą z przedsiębiorstwem. Nie jest to prawdą. Są nie tylko firmy państwowe, w których związki może naciskają na to, bo wiadomo skąd się te pieniądze biorą, że tylko daj i daj. Są firmy prywatne, których związki widzą sytuację przedsiębiorcy i nie żądają nie wiadomo czego, bo po prostu to jest przyszłość całej załogi. No, można doprowadzić do upadku. Jeszcze chwilę i skończysz. Także ja bardziej widzę trudność w pogodzeniu sprzecznych interesów członków związku zawodowego niż jakby negocjacje z pracodawcą. Bo w naszym przypadku w związku zawodowym są pracownicy umysłowi, fizyczni, pracujący na jedną zmianę, na cztery zmiany i każdy ma jakby inne preferencje. Tu wypracować własne stanowisko ze strony związku zawodowego jest trudno. To nie jest takie proste, że tylko no, my jesteśmy przeciwko pracodawcy. Także związkom też czasami zależy na dobrej, na pomyślności firmy i dobrej przyszłości. Dziękuję. To może ja odpowiem koledze, bo akurat w jednej osobie jestem członkiem Rady Pracowników i jestem też przewodniczącym Związku Zawodowego, także też wiem o działalności związków zawodowych. I proszę mi uwierzyć, ja nie mam konfliktów wewnętrznych. Może to być w jednym ciele. I to są zupełnie dwie różne płaszczyzny, to są dwie różne ustawy. Ja nie mam problemów, jeszcze raz wróciłbym do interpretacji prawnej chyba autorytetu w naszym kraju, profesora Wratnego. Jeszcze raz mówię, Rada Pracowników nie ma tu pola konfliktu. Ona ma dbać o dobro, jeżeli pod warunkiem, że wszyscy
właściwie interpretują ustawę o radach pracowniczych. Jeżeli pracodawca ma wysoką kulturę korporacyjną i on czyta i on wie, że rada jest dla niego wsparciem, on się troszeczkę poprzez przekazanie tej informacji i tą partycypacją się podzieli, to mówi, że to wspólnie wypracowuje z załogą i to jest ten punkt, który w krajach zachodnich, a głównie w Stanach Zjednoczonych, ma przełożenie na biznes. Tam pracownik, który stoi przy maszynie, tu pada takie pytanie, skoro on wie, że ta jego praca ma wpływ na przedsiębiorstwo, to proszę mi uwierzyć, były badania, że o 40% wzrasta wydajność u świadomych pracowników. To ma czysto wymierny finansowy aspekt, ale pod warunkiem, że zarówno jedna i druga strona dobrze czyta tą ustawę i ją interpretuje. I tutaj nie ma konfliktu. Ale związek zawodowy to już swoje DNA ma wpisany konflikt. Bo tu już troszeczkę optyka się zmienia. Pracodawca patrzy długofalowo na przedsiębiorstwo, tak? A związki zawodowe działają krótkoterminowo na rzecz tego pracownika. Tak? Czyli tu konflikt jest wpisany. Ja naprawdę proszę mi uwierzyć, jeżeli mam spotkanie rady, a za pół godziny mam spotkanie związków zawodowych, ja nie mam z tym żadnego problemu. Tylko ja muszę wiedzieć, że ja w innych granicach działam, w innych celach. I co więcej, mimo że to jest w jednej głowie, to też, a to jest bardzo dobrze, bo ja Państwu jeszcze nie powiedziałem jednej bardzo ważnej rzeczy, że akurat mam taką przyjemność, że z racji swojej pracy zawodowej jestem administratorem swojego przedsiębiorcy w instytucjach nadzorczych. I mam podpisaną tak zwaną klauzulę poufności. I co więcej, pracodawca, jeżeli nie jest szczery w swoich rozmowach, on wie, że ja wiem, tylko że ja nie mogę tego użyć. I to jest ten problem. I dlatego chcę Państwu powiedzieć, że nawet oferowano mi przejście na etat związkowy szybciej niż miałem ustawową zgodność w ilościach członków. I ja powiedziałem, i to ze związkami własnymi ustaliłem, ja już mógłbym być 100%. Nigdy nie przejdę na pełny etat związkowy z bardzo prostej przyczyny. 20% jestem na etacie, bo pracodawca w tym momencie nie może odciąć mnie od informacji. Nie może pozbawić mnie administracji u nadzorczych. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie z sali. Wanie mówiły tłumy, jak się wysłuchały. Ja bym... Proszę. Nie, jeszcze a propos tego porozumienia, tak, bo jakby nie zapominajmy, że formalnie Rada Pracowników no nie ma żadnego czasu na zakładzie pracy. To jest funkcja społeczna poza godzinami pracy, więc jak nie macie tego porozumienia, no to nie macie tego czasu na spokojne, nawet konsultowanie dokumentów, tak? Jeżeli jakby nie zostaniecie wezwani przez pracodawcę na spotkanie, no to nie możecie sami sobie ustalić spotkania. Musicie mieć jakąś podstawę prawną do spotykania się, no chyba, że robicie to poza zakładem pracy w swoim wolnym czasie, tak? Więc nie deprecjonowałbym wartości porozumienia, bo czasem nawet jakaś mała rzecz w tym porozumieniu, czyli ustalenie choćby tych zasad, tych godzin, jakieś jednego spotkania w miesiącu czy kwartale, tak? Nie preferowałbym na pewno spotkań rocznych z jakimś wyznaczonym przedstawicielem firmy. No najlepiej, żeby to chociaż był jakiś dyrektor. Tak? Ja już nie mówię o członkach zarządu czy prezesach, bo czasami są firmy tak potężne, że może być problem, ale uważam, że raz do roku członek zarządu czy prezes powinien się pofatygować na spotkanie z Radą Pracowników. Jakby za mojej obecności w Radzie Pracowników takiego spotkania nie było. Wiem, że później już były. Tak więc to nie jest tak, że to jest niemożliwe. Tak więc za każdym razem, jak jestem na forum pracowników, chciałbym przekazać taką informację, że naprawdę pewnie większość z Państwa tutaj, jak nie wszyscy, jesteście tutaj, bo albo chcecie działać, tak, albo już działacie, macie jakieś osiągnięcia na tym polu, a może byście chcieli coś jeszcze więcej, tak? I to jest właśnie taki odpowiedni moment, żeby spróbować właśnie docenić to, bo
to nie chodzi tylko o to, żeby przedstawiać, bo w debacie przedstawiliśmy szereg problemów, no, trudności, które są przed Radą Pracowników, niewielką sprawczość, no ale jakby musimy działać na tym, co mamy. Więc jeżeli na tym, co mamy, można coś spróbować więcej nawet niż przewiduje ustawa, to może warto to zrobić, tak? I mam nadzieję, że spróbujecie Państwo i mam nadzieję, że tutaj w przerwie mieliście czas, żeby chociaż się wymienić telefonami, wizytówkami, jeżeli posiadacie, bo to jest fantastyczny moment, żebyście spróbowali, nie wiem, czy jak siedzicie obok siebie, zapytać się o imię, nazwisko, numer telefonu, jaka firma i spróbować porozmawiać z jedną, z dwoma osobami z innej Rady Pracowników, z innej branży, wymieńcie się sami doświadczeniami. Ja na poprzednich dwóch forach też tak działałem, tak, że to było takie moje założenie, że chociaż wymienię się kontaktem z dwoma radami pracowników z innych firm. I się okazuje, że można do siebie zadzwonić, coś porozmawiać, zapytać, wymienić doświadczeniami. I chciałbym, żebyście Państwo to zrobili. Dziękuję. Magdo, ostatnie zdanie, tak? Tak, znaczy ja tak podsumuję, że ja się w ogóle bardzo dziwię pracodawcom za to, że na wszelkie możliwe sposoby, nie szczędząc sił i środków, często dużych i finansowych, próbują zwalczać działalność na terenie ich firmy i w interesie ich samych. I jest to przedziwne, ponieważ ja bardzo często siedzę przy stole w zależności od tego, który to jest dzień w różnych funkcjach, jako związkowczyni, jako rada, jako SIP, a czasem jako przedstawicielka pracodawcy, która przygotowywała analizy i dokumenty do negocjacji płacowych. I później patrzę na to z boku, jak już się odkleję od tych wszystkich funkcji, które danego dnia pełniłam. I tak sobie myślę, że gdyby pracodawcy poszli po rozum do głowy i przestali ładować pieniądze w analizy, dlaczego mam rotację, dlaczego pracownicy są zdemotywowani, dlaczego muszę ich przekonywać, że u mnie jest świetnie, dlaczego pracownicy odchodzą z bardzo podstawowych powodów, dlaczego ja szkolę moich menedżerów, żeby oni potrafili podejść do moich pracowników i uczę ich tych wszystkich rzeczy, a tak naprawdę nie robię jednej podstawowej. Nie słucham i nie pytam. A na dodatek nie wykorzystuję tego, co się u mnie w firmie dzieje i jeszcze próbuję to zwalczać. Dla mnie to jest totalny absurd. Mam nadzieję, że Instytut Spraw Obywatelskich również jacyś pracodawcy oglądają. Bo w mojej firmie po bardzo wielu latach udało się, w jakimś stopniu nie jest idealna sytuacja, żeby było jasne, mogłabym bardzo wiele zarzucić, oni doskonale wiedzą co. Natomiast pewne rzeczy udaje się przekazywać, ale niektóre firmy, z tego co tutaj dziś się dowiedziałam, wręcz się zwalczają, a najgorsze, najbardziej przykre dla mnie osobiście, wiedząc jak te funkcje wszystkie się pełni, jest zwalczanie się tych inicjatyw między sobą. Mam nadzieję, że na następnym forum związki, rady, SIP-y czy sygnaliści, jeśli już będą powołani, naprawdę stwierdzą, że mają wspólny cel. Dziękuję. Zachęcamy Państwa do wymiany kontaktów. Ja rekomenduję pierwsze trzy kontakty tutaj. Mogą się z Wami wymienić wizytówkami. To są takie osoby, które mają bogate doświadczenie i dzielą się nim z innymi radami. Dziękuję Państwu za ten panel i zapraszam Rafała Górskiego, który zakończy nasze forum. Dziękuję.